Ja będę mówił coś, a chciałbym, żebyście szli jakby za tymi moimi słowami i spróbujemy się rozluźnić. Ja zazwyczaj rozluźniam się, jak jestem sam, czyli czynię pewien rytuał samo rozluźniający. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy spróbowali się rozluźnić wspólnie i zobaczymy, co z tego wyniknie, czy to się uda. Proszę wszystkich o to, żeby zajęli wygodną pozycję, a wszystkich przed telewizorami, żeby sobie zapewnili jakieś 10 do 15 minut spokojnie. Spróbujmy teraz przejść taki moment rozluźnienia, czy wszyscy rozumiem, wygodnie sobie siedzą. Nie musimy zamykać oczu, ale zamknięcie oczu pomoże wyobrazić sobie pewne rzeczy. Mianowicie zaczniemy od tego, że spróbujemy wyobrazić sobie, że rozluźnia się nasze czoło. Rozluźniają się nasze oczy. Policzki. Rozluźnia się broda. Potem wyobrażamy sobie, jak rozluźnia się nasza szyja. Rozluźniają się nasze barki. I teraz spróbujmy wyobrazić sobie, że nasza prawa ręka od góry powoli zacznie się rozluźniać. Czyli rozluźniamy ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek, dłoń i palce. Teraz chwila przerwy. Każdy z nas próbuje porównać, jak czujemy prawą i lewą rękę. Jeżeli proces przebiega poprawnie, powinniśmy czuć różnicę między jedną a drugą ręką. Różnica polega na tym, że prawa ręka jest rozluźniona, a lewa jeszcze nie. Tak możemy rozpoznać, czy nasze ciało jest rozluźnione, czy nie jest rozluźnione. Teraz przejdźmy do rozluźnienia lewej ręki i rozluźniamy sobie ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek, dłoń i palce. Mamy rozluźnione obydwie dłonie, obydwie ręce, obydwa łokcie, obydwa ramiona. Teraz od góry do dołu rozluźniamy sobie kręgosłup, krąg okręgu. Wyobrażamy sobie, jak powoli w dół rozluźniamy każdy z naszych kręgów. Zaczynamy od szyi, potem w dół, na wysokości klatki piersiowej. Chwilę możemy się zatrzymać i wziąć głębszy oddech. I powolutku rozluźniamy dalej w dół, na wysokości pępka, aż do kości ogonowej. I teraz z przodu rozluźniamy mięśnie klatki piersiowej, brzuch. I czujemy miłe ciepło, które rozlewa się po całym naszym ciele. Teraz przechodzimy do rozluźnienia dół. Prawa noga, pośladek, udo, kolano, łydka, kostka, stopa i palce. Teraz znowuż dla pewności możemy sobie porównać prawo.
prawą nogę i lewą nogę. Muszę troszeczkę upewnić, czy to rzeczywiście działa. Przechodzimy do lewej nogi, pośladek, udo, kolano, łydka, kostka, stopa, palce i wracamy jeszcze do miejsca, gdzie łączą się nogi. To jest bardzo istotne miejsce. Musimy poczuć, że tam również jesteśmy rozluźnieni. Tu może chwilkę potrwać. Wystarczy myśleć o tym miejscu w taki sposób, że naszą intencją jest rozluźnienie wszystkich mięśni, tkanek w miejscu, o którym myślimy. Rozluźnieniu wszystkich mięśni możemy przystąpić do rozluźnienia naszych wewnętrznych organów. My nie musimy ich sobie wyobrażać. Wystarczy, że pomyślimy, że rozluźniamy jakiś organ. Ja po kolei będę wymieniał te, które pamiętam, a my będziemy sobie wyobrażać, że ten organ właśnie został rozluźniony. I rozluźniamy sobie od góry mózg, przełyk, gardło, krtań, prawe płuco, lewe płuco, żołądek, serce, dwunastnica, wątroba, śledziona, trzustka, woreczek żółciowy, jelita cienkie, jelito grube, prawa nerka, lewa nerka, pęcherz moczowy i narządy pociągne. Teraz jesteśmy całkowicie rozluźnieni. Możemy wzbudzić w tej chwili sobie energię, ponieważ wszystkie nasze części ciała materialne są rozluźnione w taki sposób, że wszędzie, gdzie tylko zechcemy, ta energia dotrze i przyniesie ze sobą nową, świeżą siłę, nową informację. Spowoduje, że wszystkie nasze komórki zostaną odświeżone. Przepływ informacji między nimi jest w tej chwili udrożniony. Więc spróbujmy wyobrazić sobie sytuację, w której z naszych nóg w kierunku ziemi zapuszczamy korzenie głęboko i tymi korzeniami czerpiemy z ziemi energię ziemi, która przepływa od dołu naszych podeszw przez nasze nogi, ciało do góry przez głowę. Energia wypływa przez głowę, spływa z boku naszego ciała, w dół, do ziemi, z powrotem i przez nasze nogi wtłacza się z powrotem do góry, czyli mamy taką fontannę energii, która wpływa przez nasze nogi z dołu, z ziemi, do góry, dostarcza do każdej naszej komórki informacje, przepływa przez nasze ciało, wypływa przez czubek głowy, spływa po bokach do ziemi i w ten sposób krąży. Teraz wyobraźmy sobie, że z góry, z nieba spływa do czubka naszej głowy jasny promień światła.
Ciebie czerpać energię z kosmosu, energię z nieba. Tym promieniem przekażemy do naszego ciała wszelkie potrzebne informacje po to, żeby nasze ciało, nasz umysł, nasza świadomość działały klarownie i w perfekcyjnym porządku. Ten promień niesie światło przez czubek naszej głowy, wypełnia każdą komórkę naszej głowy, szyi, ramion, dłoni, naszego korpusu, naszego ciała, nóg, prawej, lewej, stóp. Wpływa do ziemi ten jasny promień światła, podnosi się po bokach z ziemi wokół naszego ciała i wpływa z powrotem przez czubek głowy. I znowu czujemy, jak energia w naszym ciele zaczyna krążyć. Sytuacja w tej chwili wygląda następująco. Mamy bardzo rozluźnione ciało, mamy bardzo rozluźnione narządy wewnętrzne, mamy połączenie z energią ziemi, mamy połączenie z energią nieba.